Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, to jest kolejny najnowszy odcinek z symulatora maszyny. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku jedziemy sobie na scenerii Grawinowa do wieczora. Będziemy jechać z Przemysławem. No cóż, myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy zacząć, tylko jeszcze jedną opcją możemy mieć ustawienia. No nie, nic nie muszę zmieniać jednak. Mi się tylko wydawało. Odświeżyłem najnowszy subskrybentów, odświeżyłem donaty. Ale i tu żadnych nie było. Subskrybenci byli, ale nie będę tu wszystkich przewijał. Jakby co wszystko już teraz się będzie na bieżąco pokazywać. No my przejdźmy na gry. Mamy lokomotywę, mamy rozkład jazdy. Jak widać zresztą. I będziemy zajmować się tym, żeby ją uruchomić. Dajcie, prezentuję nasz skład. No więc wagon przedziałowy, kolejny wagon przedziałowy. Kolejny wagon przedziałowy, aż najbliższe stały się łączyły. Tu mamy wagon jeden bezprzedziałowy się trafił i drugi też bezprzedziałowy. Są trzy wagony klasy pierwszej, przedziałowe, potem mamy wagon przedziałowy drugiej klasy, wagon bezprzedziałowy. Na końcu dwa ostatnie wagony przedziałowe. Razem jest 13 wagonów. Mamy, uruchomiliśmy właśnie baterię tej pięknej lokomotywy. Coś czuję, że muzyka będzie trochę za głośna, dlatego ją z lekka ściszymy. Dobra, uruchamiamy światełkę, podnosi pantograf. Że pan Dojrów się podniósł. Przekaźniki wszystkie musimy wyzerować. Załączamy wyłącznik szybki, załączamy przetwornicę, sprężarkę. Załączamy sobie radyjka. I trwa nasza wymiana pasażerska. Jak można przyuważyć. Jeszcze wszędzie są stare drzwi. Nie przesuwne, tylko tak otwierane. O, kawałek historii. Pamiętam, jak to kiedyś przy stacie drzwi musiałem wysiadać. Nie powiem, było to dosyć ciężkie przeżycie czasem. Bo nie zawsze chciały się one otworzyć. Zostaje pociąg regionalny, który też chyba jedzie. Do Władowic jedzie. A nie do Władowic Zachodnich. No cóż, zdarza się. Idąc na rzeczy, panie Martin 22. Komunikaty kierownika powrony z forum. A jest coś takiego? A ja nie wiedziałem. Nie, to nie ma komunikatów. Z tego wychodzi. Witam serdecznie, panie Michał. Jak samopoczucie? No bardzo dobrze. Miesiąc urlopu został. Trzeba się cieszyć, póki można, nie? Jak to mówię. Cicha praca. Teraz tani, 300 zł. Smartfon Samsung.
dobrze. Myślę, że wszystko tu na transmisji działa. Tak jak powinno. Mamy na niego tą skrytą bazie. Są wątki do pobrania. No niestety, panie Mati, już teraz jest na to za późno. Słyszysz, mianowicie, że będziemy odjeżdżać. Gdybym wiedział o tym szybciej, to bym się w to zaopatrzył. Niestety, tak bywa. W każdym razie... trzeba wylodować skład. Będziemy ruszać. Chwilę dodajmy. Także z kierownika odjazd. Pan Michu nam tutaj zastąpi komunikaty. Wszech i wobec. O, ta kamera widzę nawet nie sięga do ostatniego wagonu. Co się stało, że nie chce nam jechać? Skoro pociąg jest odhamowany. Nie, no jedzie. No to było dziwne. Bez wagony jadą? Nie, poczekajcie. Coś się zepsuło. Jeden wagon został, a czemu to? No to tak nie może być. Właśnie, nie doczepił się, to jest racja. Tutaj nie może być. Trzeba się cofnąć. Jakiś błąd wystąpił. Nie, nie będziemy jechać tylko z 12 wagonami. Ja tam 13 nie może zostać. No będzie opóźnienie. Przez błąd. Ludzki. Że nie doczepił wagonów ktoś jednego. Tak, 13 pechowy, zgadza się. Dobra, mamy to. Naciśnij. Połączmy. I ruszamy. Powiemy, że spowodowany awarią taboru. A czym innym? Jakie awarią taboru? O, tutaj jakiś przyjechał też. Wiesz, miarę skład. I teraz można iść i sobie usiąść. No, my odjeżdżamy, on wiesz. Jak miło. Lubię takie widoki w maszynie, ale już naprawdę nie przedłużę i mam już 4 minuty opóźnienia. Nowy zegar mamy od prędkości.
bardzo czytelny Arion na Samsungu, a jak? No jest czytelny, wystarczy powiększyć. Jest edytowany przeze mnie, jak ktoś się pytał. Żeby nie było, oryginalnie tak nie wygląda ona. Normalnie prędkość maksymalna według niego jest 120 na godzinę potem, a ja tutaj dałem 125. Oznajmy, że to będzie dobra prędkość dojazdu. Na nowej paczce? Paczu? A która była nowa? Ja już nie wiem, się nie orientuję ostatnio. Ale się wszystkiego dowiemy. 2208 jest? To nie, to nie jedziemy na najnowszy. Jak ci jest 2208, to nie jest najnowszy. Jest jeszcze to z marca. 2203. Nawet nie widziałem, że wyszła. No cóż, tak to jest, jak człowiek nie siedzi. Cały czas kończę na tych internetach i nie przegląda. A co zmieni lider z ciekawości, tak? Z bardziej takich interesujących, co dodali. Jesteś sobą bez kompromisów. Masz odpowiedź. Żyj głośno, odważnie, i po swoje w rytmie mówią. Następny semafor na stój. Już nie jest na stoi. Nie ma. Jeszcze większe opóźnienie widzicie, co mam dać. To i tak trzeba było zwolnić do 50. Rokowa i dalej akurat. O, to rzeczywiście dużo dodali. Jak są nowe wagony? Aktywacja kabiny w części składów. No fajnie. Tego mi właśnie brakowało. Aktywacja kabiny. Fajnie. No cóż, trzeba będzie pobrać w takim razie. Może się za to zabiorę w niedługim czasie. No i no już no niestety nie dzisiaj. No. Już jedziemy jak idziemy, nie? Teraz bym to wszystko pobrał, zanim są pewnie obciążone serwery, maszyny. Swoje by też dorobiły. Dobra, ostatni wagon wyjechał. No, dlatego ja to na spokojnie jutro zrobię.
jutro pobiorę i każdy będzie zadowolony. Będę musiał przetestować, zobaczyć co jest. No i nadmiarówkę wywaliłem. Skoki napięcia były. I się rozpędzamy. Już mamy prawie 100 km na godzinę. Tak to wygląda z wagonu. Jak widzicie, jeszcze czteromiejscowe. Do tej pory zresztą są czteromiejscowe wagony. A już tak rzadko widuje się pociąg, który ma 13 wagonów na haku. Jeszcze tym bardziej, że siódemka jest na czele. Rzadko. Nie dla mnie, to jest rzadkością u mnie w moich regionach. Może gdzieś tam jeżdżą takie. No i widuję tylko WZP-07, no właśnie mówię, że WZP-07. Jakieś takie nowsze lokomotywy dociągają, które mają więcej mocy. Ograniczenie do 60. Ostatnio oglądałem takiego jednego youtubera, co zaczął grać w maszynę. I trochę mu nie szło. Bonkol się nazywał. Dzisiaj widziałem. Mi się przewinęło. Witam serdecznie, panie Jakubowy, o, tu buziasz. Wiem, dzisiaj nowy par wyszedł, właśnie tu przed chwilą też mi pisali na czacie. No cóż, muszę się w niego zaopatrzyć. Dzisiaj pewnie już tego nie zrobię, ale w najbliższych dniach myślę, że się tym zajmę. Witam panie Pesa Elf. Witam panie Neval Impulse. Witam serdecznie państwa na czacie. Jak człowiek chce coś zrobić. Poza symulatorem, to symulator już nie ma siły przetwarzać. O, a co to się stało, że jest 297 subskrypcji? Witam serdecznie nowych widzów. Tylko, że ja nie pobiorę, bo jest strona przeciążona. Jak spadę, to prędkość spada. Tak, no niestety. Jak to jest?
człowiek chce coś zrobić i... No, trzeba poczekać dzień lub dwa i wszystko wróci do normy, do środowiska. No teraz jest taki boom, że wszyscy chcą pobrać. Ale niestety serwery nie wytrzymają wszystkiego. Jeden scenariusz przeciąży komputer. No już maszyny się staje naprawdę wymagające od sprzętu. Kiedyś tak nie było. Witam serdecznie, panie Kasperoszy. Taki scenariusz na Drewinowie już mówię. Prowadzimy Ex Przemysłów 1701. Drawinowo do wieczora, scenariusz pierwszy. Ciekawe, ile minut będziemy opóźnieni. Jeszcze wiązłoby na stój, nie? Może. No jak? Nie, na stówkę. No to idealnie. Wjazd podany. Można się cieszyć. Radiowy numer 7. Zmieniamy. I wjeżdżamy na rozjazd. Prędkość tam 100 km na godzinę. Hamujemy. Niestety, 2 minuty w plecy. No cóż.
zdarza się nawet najlepszym. Nawet... nie, no wiemy. A to przez ten ostatni wagon, nie? To się tak zepsuł. I się odczepił, nie? Na tamtej stacji. Dobra, czekamy na wyjazd. Wymiana pasażerska się zakończyła. Ubrany z forum ruch samochodów. Ej, ja nic nie pobierałem. Serio, jest aż coś takiego? Nie wiem, mi się wydaje, że to w paczce całościowej już był. Lampia, bo mamy zielony, nie? Jedziemy od kierownika odjazd. Dobra, robimy dynamiczny rozruch. Coś nie wyszło. Napięcie się zwiększyło i dlatego. Tak, przedobrze. Nie, to napięcie tutaj się zmienia strasznie. W tej sieci trakcyjnej. No widzicie, jak teraz spadła. A teraz się podniosła. Wszystko możliwe. Ale to jest jeszcze ta z marca, nie? Paczka. Mówię. Ja nie mam tej nowej. Ona chyba dzisiaj musiała wyjść. Że ja się o niej nic nie dowiedziałem. Tak coś mi się wydaje.